No muszę wam powiedzieć, że ten widok napawa mnie dumą. Tylu martwych przeciwników, tyle plam krwi, czyli oznacza to, że wielu graczy tutaj poległo. A ja jednak dałem radę i zarobiłem halabardę, którą jeszcze nie umiem się posługiwać, mam za słabe umiejętności. No patrzcie, jak on wymachuje. Nie da się, więc mieczyk, ale żeby nie dociążać postaci niepotrzebnie, to wyrzucimy ją z ekwipunku na rzecz krótkiego miecza, albo w sumie może... Łamacz Holczuk, też jeszcze za słaby na niego jest. Ale nie, zwykle krótki. Dobra, no to lecimy w zamgloną przestrzeń. Może boss? Nie, po prostu pewnie zwykłe przejścia. Może ognisko? No, to by było świetne. Ale nie. Przeliczyłem się. Ani nie boss, ani nie ognisko. Plama krwi. Czyli okej, tu można zginąć. Dobra, wszędzie w Dark Souls można zginąć. Jest! O nie, 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 nie. Tego muszę dorwać. Po prostu muszę, no... Wypieprzaj mi z tym gównem, nie? Nie, 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 nie! Nie wiecie, o co chodziło tamten... mały pierdolnik, który zasuwał i zniknął. Taki tak zwany kryształowy robaczek. Zawiera w sobie właśnie różne części, minerały potrzebne do ulepszania broni. Kurde, tylko trzeba go złapać, bo on zaczyna od razu uciekać. Widocznie za słabo go sklepałem. Ale no dobra, ostatni klejnot życia. Lecimy dalej w głąb. Już wiem, że będę miał spory problem, żeby się tutaj wrócić po to 3360 dusz. Dobra, ej, właśnie, może drzwi uda mi się otworzyć. Od tej strony, tak, ej, ej, powiedz, że tak jest. Yes! No chyba, że to zupełnie inne drzwi, po prostu. Dobra, ale weźmy jeszcze to. Ognista strzała razy 10. No, ognista strzała na ognistą salamandrę tam w dole się nie przyda. Ale nie, dobra, to będzie chyba jeden z nie, to będzie pierwszy, tak naprawdę duży przeciwnik. Tam na dole. Okej, ale spokojnie, najpierw tutaj. Tak, jesteśmy na samym początku, to jest drabinka. No, zapętliliśmy się. To jak przewidywałem na samym początku, tylko parę odcinków minęło od tamtych moich słów. Dobra, no to tak. Przeniesiemy się do Huba, ulepszymy postać, bo to jest w pierwszej kolejności rzecz, którą trzeba zrobić. No. Tak, pozwólcie, że ulepszę sobie postać. Tak, noszę klątwę. Więcej dusz, król, tak dalej. Wszystko znam. Dobra, co teraz? No oczywiście wiarę nadal. Znaczy nie, już nie muszę. Brakuje tylko katalizatora, więc mogę na przykład, nie wiem, w siłę? Większe obrażenia zadawać? Dobra, powiedzmy, że to mi styknie na ten moment. I teraz tak. Trzy przypadkiem. Nie wystarczy mi na kolejny poziom, jeżeli użyję wszystkich dusz, które zebrałem w trakcie i te, które mam w ekwipunku. Dobra, brakuje 900. Okej, powinniśmy to osiągnąć, uwaga. Wejście szybkie w wyposażenie, albo nie, we ekwipunek będzie szybciej. Ale nie, mam tylko jedną. Ona jest warta ile? 800 pewnie. Dobra, użyjmy. Okej, niewiele teraz, naprawdę niewiele brakuje. Ciężko, z ciężkim sercem przyszłoby mi tracić to teraz. Więc udajmy się tam, gdzie można zarobić. Mniej więcej tyle jest też w miarę bezpiecznie. Czyli podróż do wieży płomienia Hide. Hide? Nie wiem, obojętnie. Who cares? Znaczy nie, no pewnie puryści. Im to pewnie przeszkadza. Że nie wymawiam tego właściwie. Dobra. I teraz tak. Największy ze spotkanych do tej pory przeciwników. Niż od tamtej salamandry. O, już tyle razy go wytłukłem, że się już nie pojawia. Ani tamten następny. O, kurde. No i myślę, że ten trzeci rycerz też już poszedł do Lamusa. Nie no, cały czas tam stoi, na szczęście. O, na tym można 400 dusz zarobić, więc spróbujmy. Wiem, wygląda na sporawego. No i tak jest, okej, to prawda. Wygląda na mocno bijącego. No taki też jest. Ale jeżeli znacie na niego sposób, to można go łatwo pokonać w miarę. W miarę, powiedziałem, nie aż tak łatwo. To jest żadnym przeciwnikiem, nie jest aż tak łatwo. Ale patrzcie, jak się wycofuje. Nie, on tam czegoś pilnuje. Ostatnio zauważyłem, że jak go ubiłem raz, to... O właśnie, tam już się to wysunęło. Wysunęła się jakaś dźwignia z ziemi. Jeszcze jej nie przełączyłem. Chciałem to zostawić dla was. Ale chyba teraz to zrobię.
No, teraz słodki działają na moją korzyść. O, mało ma pionowych cięć zakończonych uderzeniem w ziemię. Dwa, trzy. Rzadko wyprowadza czwarte cięcie. No chodź, chodź, no dalej, no tak mało ci zostało. No nie daj się podpuszczać, no proszę cię. Ej, coś czuję, że jestem zbyt arogancki, zaraz pewnie spadnę w przepaść. No, i tak to się robi. Full pro. Dobra, pociągnijmy, zobaczmy o co tutaj chodziło. No, pull the lever, come on. Okej, dobra. Jakiś kolejny poziom się wysunął. To, że dosunął tak właściwie. Podniosło się coś, dobra. Ej, ale stop, moment. Nie. Już chyba wystarczająco dusz uzbierałem, żeby podnieść poziom. Nie będziemy błądzić z taką ilością dusz. To jest nieracjonalne. Więc w te pędy, z powrotem do babki. No i to jest właśnie upierdliwe, że trzeba się do niej cofać, a nie można przy ognisku się ulepszać. Ale spokojnie, do przeżycia. Za możliwość podróżowania szybkiego między ogniskami już od samego początku, no powiedzmy, że jest to niewymierna cena. Te, no jaką buławę miał. Spoko. No sztabę tytani to już mam. Za wrzucenie gładkiego, delikatnego przedmiotu do gniazda. Ptaszek się dowdzięczył. Daje wzmocnienie nawet do 10+. No. Przydałoby się, żeby kowal troszeczkę zawalczył z moim uzbrojeniem. Przepraszam, gdzie ona zniknęła? No. Już myślałem, że sobie poszła. Nie pogadaj ze mną. Widzicie, nawet graczom zdarza się ginąć w miejscu, które jest, no domyślnie, bezpiecznym miejscem. Znaczy, o, ktoś tam sobie stoi ładnie, pod drzewem. I modli się? O kurde. Jakiś dewot, stary. Ah, w kółko ta sama gadka. A dobrze, ją można przewijać. Może witalność... Nie. Ej, właśnie, tutaj jeszcze nic nie podniosłem od samego początku. Teraz troszeczkę dłużej będę mógł trzymać wyciągniętą tarczę przed sobą i wymachiwać dłużej mieczem. To tak przy okazji. No ale okej, no moment, tam się zapętlił. Dobra, ale nie będziemy używać własnych papci. Już nie, w sumie teraz wiecie, co mam dylemat. Czy iść tam, gdzie już na pewno wiem, że mam skrót, czy iść tam, gdzie jeszcze niezbadane są koleje losów przede mną i ciężcy bardzo przeciwnicy. Dobra, rzućmy się na głęboką wodę. W końcu butelki Estusa są. Więc wróćmy tam, gdzie byliśmy przed chwilą. Op. Teleport. Ej, piką się posługują ci przecież, nie? Te kościotrupy, z którymi walczę teraz cały czas. To czy kościotrupy odziane w zbroję, oczywiście. Jakby to były same kościste kościotrupy, no to wtedy byłoby pewnie łatwiej z nimi. Choć w sumie takie reanimowane szczątki ludzkie, no co, coś tam sugeruje magię. Jakąś nekromancję. To w sumie może nie byłoby aż tak prosto. W Demon's Souls kościotrupy były też ciężkie do pokonania, ale to głównie dlatego, że były dwa razy większe od gracza. I miały też dwa razy większe miecze, których później mniejszą wersję można było za nie dostać, bo tam wyrzucały z siebie. Ale okej, dobra, zobaczmy. Pięknie. Szkoda, że nie można ich spychać w przepaść. A jednak można! 400 dla mnie. I nie było wcale ciężko. Dobra. O, co mało, teraz zagapiłem się na czas, na Elgato i o co mało bym wpadł w przepaść. Nie można się tak rozkojarzać. Dobra, tarczownik jeden, tarczownik drugi i jeden koleś z wielkim dwuręcznym mieczem. Choć w sumie dla kogoś takiego jak ja to pewnie ośmioręczny. Boż taki silny nie jestem, żeby takie coś podnieść. Ale dobra, chcę tylko zobaczyć, co tam się otworzyło. Więc tego ominiemy. Niech się zregeneruje nasza stamina. Witalność, wytrzymałość, kurczę, będę musiał później zobaczyć, jak to się dokładnie nazywało. Co, i mówisz teraz? Now? Dobra, możemy z tym spróbować swoich sił. No, tutaj fuksi. No, tutaj na tarczę zgarnąłem, nie wiem jakim cudem to wytrzymałem. Raz, dwa, unik. Unik!
A i tak mnie sięgnął. Dobra, Estus, tylko w bezpiecznej odległości od wszystkich, najlepiej. Dobra, za blisko. Aha. Ale delikatnie. Nie! Nie tak. Nie, to miało być delikatne wycofanie się. Skomentowanie tego, że chociaż troszeczkę życia odzyskałem, a później szarża i wykończenie tych trzech, bez problemów. Czyli co, jasne. Nie, jednego chciałem zabić, uciec, wyleczyć się i przybiec z powrotem. O nie, dobra, za wysokie progi jak na moje nogi, idziemy w to miejsce, które znamy dobrze. I tam, gdzie nie będziemy musieli za długo błądzić, bo od razu mamy dostęp do właściwego przejścia, drzwi są otwarte, stoją otworem przede mną już tylko. Więc hop-siup do krainy upadłych gigantów. Kniei, no zawsze wspominasz, że to jest Kniei, a nie kraina. No dobra, i teraz tak, jedna drabinka, nic więcej. A w sumie tam zostawiłem z 600 dusz. Tam! Już teraz tak potrzebuję 2000, czy tam nawet nie, już teraz pewnie około 3 nawet. 3000 do tego, żeby ulepszyć postać, no to spokojnie, to 600 mogę poświęcić. W zamian za to, że szybciej się znajdę tam, gdzie powinienem się znaleźć, już jakiś czas temu pewnie. Dobra, parę przedmiotów, ale płonąca salamandra. Dobra, kit. Zjedźmy. Wszystko przygotowane jakby co, no leczenia jeszcze nie mogę mieć. Trochę mi przykro. Ej, moment, ja chciałem do salamandry. Gdzie ja jadę? Za głęboko zjechaliśmy. Dobra, tam jest się coś ukrywa na dole? Nie. Bezdenna dziura. Przepaść w cholerę. Ej, ale dobra, coś czuję, że to może być pierwszy boss. Więc wykończmy tego w miarę bez uszczerbku na zdrowiu najlepiej. Aaa, sparował! Ej, widzieliście? Się przewróciłem? Serio? Kurde, ale mnie zaskakuje Dark Souls 2. Ej, no pieprzony rapier, nie? I wykończył mnie! Ale ja go też. Ale co to zmienia? To będę musiał odbyć tą podróż jeszcze raz. Ale dobra, przyspieszę to wam. No dobra, to co było przed chwilą uznajmy za wypadek przy pracy. Ale już jesteśmy tutaj, gdzie powinniśmy być, na dobrym tropie. Coś w tej dziurze? Nie, to nawet nie jest dziura, to jest tylko wgłębienie w ścianie. Nie wiem po co. Jakby ktoś światłów chciał, nie wiem, dupsko posadzić, czy coś? Ale nie, no trzeba uważać, że ma rapier, kurde, lubi parować ciosy. Ale oprócz tego to jest kiepski jak barsz, zwłaszcza jak go od tyłu zajść. Więc nie wiem, czemu teraz poległem na nim. Dobra, czyżby jakieś otwarte drzwi? Nie. Oczywiście, że nie, no czego ja się spodziewałem, nie może być łatwo. Ale dobra, kolejna zamglona ściana. Oj, chyba wreszcie. Pierwszy boss. O, oh, shit. Dobra, nie jestem godzien. I'm not worthy. Ani nie jestem przygotowany. Dobra, moje pierwsze pytanie. Jak to widzi? Bo jak je, to widzę. To ma otwór gębowy chyba. Wydobył się z niego ryk. Nawet dwa razy. Dobra, no miejsce głównego bohatera, zanim on się oswobodzi, już by sam uciekał w cholerę. Ale dobra, no w sumie, skoro zdarza mu się ginąć praktycznie tak minnie. No, to teraz chyba mi się przytrafi. Natychmiastowa śmierć, albo nie? Dobra, wnóżkę go. Setka. Dobra, całą staminę mi zabrał, ale udało się zablokować. Ostatni olbrzym. No kurde, ktoś już go próbował dorwać przede mną, widzicie te miecze powbijane w niego? Dobra, jeden taki, zamiatający. Rozbliżmy się, niech zaatakuje. Kolejny zamiatający. I to jest wszystko? No to bam go w gilę. O, i będzie tupał też, okej. Okay, to trzeba mieć na uwadze. Dobra. Co, ej, nie zapowiada się trudno, chyba że ma jeszcze jakiś specjalny cios, który mnie zaraz wykończy. Jakiś insta-kill. No takie coś, dobra. Ah, ale fuks. Dobrze, jest tu dla nie. Ale dobra, skoncentrowałem się na jego nodze i chyba w sumie dobrze. Bo jedyne co ja muszę robić, to prowokować jego atak i później tą nogę mu atakować. Później uniki przed tupnięciem. Ej, dobra. Ej, nie wierzę, czyżby... Oooo! Ale mnie skarcił! Momentalnie, chciałem powiedzieć, że czyżby pierwszy boss i pierwszy od razu, którego za pierwszym razem pokonam.
O, jak bardzo się myliłem. Ja pierdzielę, nie? O, dobra, wrócimy się jeszcze raz teraz do niego. W te pędy. A za drugim razem już może nie położy się na mnie, ale i tak zahaczył mnie ledwo co. No miałem pecha. Albo on miał szczęście. Ostatni olbrzym. W sumie pewno wielu przede mną próbowało go pokonać. Więc nie dziwię się, że mi się za pierwszym razem w sumie nie udało. Dobra. Nie rozdrapujmy tej świeżej rany. Jeszcze bardziej po prostu dojdźmy tam, gdzie byliśmy. No, tylko tym razem lepiej postarajmy się zagrać. Okej. Pierwsze co zrobię to unik. Ej, już by mnie sięgnął. Nie wierzę. Tak od razu. Dobra, nic nie mam tutaj, co mogę wykorzystać na swoją korzyść? Nie. O, beton! Nie wiem, jak mnie nie trafił. Serio, nie wiem, jak mnie nie trafił, ale dzięki ci, że nie trafił. Oj, dzięki. Dobra. Raz wystarczy. Już jest same uniki. O, jeszcze takie coś potrafi. Dobra, jednym ciosem mnie zabija, czyli po prostu będę go musiał przejść bez jakichkolwiek obrażeń. Ała, jest praktycznie niewykonalny na ten moment. No ale jeszcze jedno podejście do niego jestem wam winien. Później spróbuję go pokonać jakoś poza nagraniem. Może mi się uda, może nie. Może następnym razem będę nagrywał, dalej będę się z nim męczył. Tego nie wiem. Ale wiedzcie, że jeżeli, jak skończy mi się czas na nagrywanie, to dalej będę grał w Dark Souls 2, a to będzie środek nocy, dlatego nie będę mógł już nagrywać. Między innymi dlatego. Jeden z powodów, powiedzmy. No, ale w każdym bądź razie, mam nadzieję, że teraz się uda. No nie chciałbym, żeby coś was ominęło, na przykład to, jak pokonuję jakiegoś gościa. No zwłaszcza takiego gościa. Największego z dużych. No ostatni olbrzym, no to wiele mówi, naprawdę. To jest wiele mówiąca nazwa. O kurczę, ta salamandra jeszcze mnie troszeczkę niepokoi. To znaczy, że spotkanie z nią mnie tak czy tak czeka, prędzej czy później. Ale dobra, najpierw szermierka. Ta, jasne, tarczą byście chciał posłużyć. Dwa razy pod rząd, no nie, no to głupie było. Nie może dwa razy tego samego robić. Ale dobra, ale przynajmniej ostatnim razem udało mi się podnieść to, co po mnie zostało, więc jakby co, jakieś dusze tutaj dla mnie są. Skok. Dobra, podnieśmy. Cios, nietrafiony. Kurczę, jakieś zaklęcie, abym miał, to już by było po nim, bym sobie po prostu chodził i go klepał. Ej, dobra, moment. A spróbujmy w ten sposób. Trzymać się blisko niego. Tak bardzo blisko. Bo on tylko sobie będzie tuptał, okej. Ale póki ja będę się turlał, no to tuptanie mi nic nie robi. Oj, dobra, nie insta-kill, jeszcze żyje. Still alive, bitch! No w sumie nie wiem, ciężko płeć określić. Ale nie, dobra, zbliżmy się maksymalnie do niego. Inna taktyka trochę. No, nie, inaczej, jak mnie zdepnie, to jestem pewien, że wtedy jestem martwy. Dobra, spójrzmy wyżej z tym auto-aimem. Dobra, uderz. Teraz się zbliżę, nóżka. Jak widzicie, złapałem broń w obie ręce. Zadaję więcej obrażeń. Bo też tak naprawdę zasłonięcie tarczą tutaj wiele mi nie daje. No właśnie, i nawet nie próbuję się zasłaniać. Dobra, ucieczka. Jezus, on sobie wyrwał rękę? On będzie tłukł się własną ręką teraz? Dobra, no to sorry, ale teraz już tarcza. Bo się zrobiło niefajnie. Okej. Dobra, 3. Aż 3 cięcia weszły, dobra. Ale pamiętam o tuptaniu. I też tupta teraz seriami. Trzeba mieć to na uwadze. Shit! Dobra, lej go. Może na rękę. Dobra. Może na tą łapę, kurde! Kryształek. Tylko to mnie może uratować. Nie! So fucking close. Nie. Tak blisko. Kurde. Fuck. A mogłem to załatwić już w tym odcinku. A tak, to zapewne, bo skoro teraz byłem tak blisko, to następnym razem już pewnie mi się uda, albo też nie.
Nie, no inaczej, nie ma żadnych prawidłowości w Dark Souls, po prostu nie. Może ci się wydawać, że umiesz przejść przez ten korytarz bez jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, a nagle się okazuje, że jedno potknięcie wystarczy, żeby przeciwnicy do ciebie dopadli i stłukli na kwaśne jabłko. Więc nie, tutaj nie ma pewników. Ale dobra, wiecie co, jeszcze jedną próbę, jeszcze jedną. Ostatnią już. Ale tym razem na serio, ostatnią. ASC robaczek? Tylko tym razem muszę go rozwalić. Ej, po prostu muszę. No walnij w niego! No co za łośnie, no widzieliście to. Kurde, nawet ten się nie zbudził. Ułatwił mi zadanie. Ej, chodź teraz w sumie, nie? No stłuk mnie jeszcze przed bossem. Super. Nie, no zrobimy to inaczej. Wejdziemy z powrotem. Na drabinkę. No, nareszcie mi się udało. Pojawił się jeszcze raz. Odłamek tytanitu razy dwa. Będzie na ulepszenia. Dobra, tego też złoimy. Więc spróbujmy. No. No teraz mogę wreszcie iść do ostatniego olbrzyma. Z czystym sumieniem. No, dobra, jesteśmy już. Tylko teraz tak. Nie rozwaliłem gościa z rapierem po drodze, więc mam nadzieję, że mi tutaj nie wejdzie ze mną. Ale dobra, pamiętam taktykę z ostatniego razu, czyli trzymanie się blisko, ale w odpowiednim momencie blisko. Okej, widzę, że ta próba nie będzie taka udana jak poprzednia. A może pamiętać o tym, że tupla sobie. No też właśnie. No tupnij. Dobra, jedną nogą tylko. No, sięgnął mnie tą stopą, kurde, dobra. Było blisko, za blisko. No, jak widzicie, nawet nie mogę się zbytnio zasłonić teraz przed niczym, ale wypuścić taki atak już mogę. Z jednoczesnym unikiem. No, dobra już, albo będę używał kryształków, albo dam sobie teraz spokój i to zrobię po nagraniu. No, wybierajcie. No, domyślam się, że chcielibyście zobaczyć, jak on ginie, więc spokojnie, spróbuję. Ale przełącz się na tarczę, żeby było bezpieczniej. Ej, a też właśnie, moment, ja już muszę użyć tych kryształów. O, to jedz go. Okej, jeszcze rączki sobie nie wyrwał. Lej go, lej go, lej. O kurde, jak na takiego dużego olbrzyma, to takie odskoki. Hardcore. Dobra, od razu w nóżkę go. Tylko się boję, że właśnie, że może podwójny cios tą ręką wykonać. Dobra, jedno machnięcie ma, ale już z powrotem jakiś backhand nie wchodzi w grę chyba. Dobra, będzie tuptał? Ej, kurde, nie, nie będzie. A jednak! Są serią? Tak, aha, cała seria tupnięć. Cios ręką, kurde! Spokój, piechol, spokój. A może się uda? Chill. O! No i do śmierci go! Nie! Fuck! No nie, teraz już musi mi się udać. Musi się udać. Jedz to. Unik. Spokój, spokój. Nie, pełen spokój. Teraz naprawdę. Życie mam. Zaraz będę miał w pełni. Proszę tutaj. Nie! Nie rób mi tego! Nie teraz! Nie! Fuck! Him! Nie, walić go! Szczerze, nie, ja go stłukę po nagraniu, po odcinku, już teraz nie, naprawdę kończę. Fuck! Nie! To jest właśnie to, maksymalna frustracja, jak go pokonam, będzie maksymalna satysfakcja, ale na ten moment, wybaczcie. Ale przerywam dzisiejszy odcinek z Dark Souls 2. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!